Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czym skończy się konflikt na Ukrainie? Stworzeniem na sporej części terytorium Ukrainy nowego typu bytu na arenie międzynarodowej obszaru, który nie należy do żadnego państwa i jest zarządzany przez korporacje. Można to nazwać państwem korporacyjnym. Od strony formalnej, moim zdaniem, będzie to obszar pod jurysdykcją jakiejś dużej organizacji międzynarodowej, być może już istniejącej, na przykład ONZ-u, a być może specjalnie do tego celu powołanej, ale w praktyce będzie to obszar na którym rządzić będą Korporacji. Jeśli ktoś zna literaturę cyberpunk'a, nie grę Cyberpunk 2077, tylko nurt literacki, to mniej więcej będzie łapał o co chodzi. Wszystkim innym za chwilę wytłumaczę dokładnie, jak to się je. Ale najpierw, najpierw powiem coś, co tak pewnie już się każdemu z Was y, tutaj na myśl y, nasuwa. A to trzeba powiedzieć wprost. Drodzy Państwo. To będzie precedens, to będzie nowy typ, nowy twór w polityce międzynarodowej. To będzie obszar, który będzie miał wszystkie prerogatywy państwa, ale nie będzie państwem i nie będzie należał do ludzi, którzy go zamieszkują i w związku z tym demokratycznie wybierają władzę, tylko będzie Zarządzany przez organizację, stworzony zostanie bardzo niebezpieczny precedens, który w praktyce można nazwać rozpoczęciem nowego porządku świata świata, w którym państwa, nie tylko narodowe, ale w ogóle państwa, będą od tej pory już tylko ustępowały pola organizacjom terytorialnym. Zarządzanym przez organizacje międzynarodowe lub korporacje na zasadach stricte biznesowych. Nazwijmy to umownie prawa handlowego. I to, że ten precedens powstanie, jest groźniejsze dla naszej przyszłości niż sam ten precedens, czyli niż samo to, że tutaj na Ukrainie takie rzeczy się pojawią jest mniej groźne od samego precedensu, bo zobaczycie, że niedługo zaczną się pojawiać tego typu obszary w innych częściach świata. Oczywiście niedługo z punktu widzenia starucha, jakim już jestem, czyli być może za 5, być może za 10 lat. ale to będzie początek procesu, który gwałtownie przekształci nas w, z ludzi, którzy są obywatelami państw takich jak Polska, Niemcy, w stronę czegoś, co taki kanał na YouTubie BALT TV nazwał obywatelstwem korporacyjnym. Polecam, obejrzyjcie ten film, bardzo ciekawe. I w stronę czegoś, co przeróżni teoretycy często nazywają mianem nowego porządku świata. Od razu powiem: Nie, tu nie chodzi, broń Boże, o żadne spiskowe teorie. Ja nawet się zastanawiałem, czy początkowo tego materiału nie nagrać właśnie w miarę, w ramach tych teorii. Wtedy pewnie miałby więcej wyświetleń. Tyle tylko, że po pierwsze, no, tamto to jest seria rozrywkowa. A to drodzy Państwo, jest na poważnie. Tak, drodzy Państwo, obym się mylił, obym się mylił, ale moim zdaniem sytuacja na Ukrainie właśnie do tego doprowadzi i już argumentuje dlaczego. Najpierw może. Uświadommy sobie pewne rzeczy, które są oczywiste. Oczywiste jest to, że żadne z rozwiązań, które nam się podaje jako oczekiwane, nie może się zdarzyć. Z jednej strony mamy rozwiązanie oczekiwane przez stronę ukraińską, nazwijmy to szerzej Zachodem, które to oczekiwanie sprowadza się do tego, że Rosja zostanie pobita. Rosja zostanie całkowicie wyparta z terytorium Ukrainy, i Rosja się z tym pogodzi, i będzie wszystko ok. Czyli Ukraina odzyska całość swojego terytorium, łącznie z tą częścią, którą utraciła w 2014 roku. I Rosja się z tym pogodzi, że wszystko będzie ok, wszyscy będą się kochać, loch, lofciać, a najlepiej to jeszcze, żeby na Białorusi ludzie obalili Łukaszenkę. W związku z tym, będziemy już mieli dwa demokratyczne państwa i Białoruś, i Ukrainę. A w ogóle najlepiej to, żeby Czesi anektowali Obwód Kaliningradzki, bardziej znany jako Królewiec w tym momencie. I bo, be, będzie po prostu super. Zły Putler zostanie pobity i nic z tym nie zrobi. No, piękne marzenie, tyle tylko, że prawdopodobnie nierealne. Nie wierzę w to, że Rosjanie, gdy, znaczy, przepraszam, nie Rosjanie, bo to nie naród rosyjski, tylko przywódcy tego narodu, władcy Rosji, żeby się pogodzili z tym, że zostaną tak pobici. Nawet gdyby jakimś cudem udało się wypchnąć całe. Eee, z, y, wojska rosyjskie z całego terytorium Ukrainy i nie pozwolić im tam wrócić, kontratakując, to Rosja się z tym nie pogodzi, będzie twierdziła, że Ukraina okupuje część jej terytorium, że Zachód w tą Ukrainę wspiera, i w związku z tym będziemy żyć w stanie oczekiwania na atak Rosji na Ukrainę który to z naszego punktu widzenia będzie właśnie atakiem na Ukrainę, ale Rosja będzie to nazywała jako próbę odbicia wyzwolenia jej ziem. No tutaj wszystko, za, wszystko po prostu rozbija się o to, że Rosja twierdzi, że te cztery anektowane nielegalnie yy, obszary to są już rosyjskie, a większość społeczeństwa międzynarodowego twierdzi, że to są dalej ukraińskie. Także, drodzy państwo, ta sytuacja nie zaistnieje. W najlepszym wypadku Rosja zostanie wyparta i będzie lizać rany, zbierać siły, aż zrobi kontratak. No i ten konflikt rozgorzeje na nowo. Niemożliwy jest też scenariusz, w którym Rosja zaanektuje całość Ukrainy i Zachód to tak po prostu zaakceptuje. Jest niemożliwy z dwóch powodów. Pierwszy, Rosji będzie ciężko utrzymać Ukrainę, będzie ją, im ciężko ją okupować. Ukraińcy już tyle wycierpieli od Rosjan, że ci, którzy nie zwiali, to są tacy bardzo mocno, powiedziałbym, no, zaprawieni, bardzo mocno patriotyczni, często też biedni i nie, nie mający kasy na ucieczkę. No Generalnie są to ludzie, którzy no, nie dadzą się łatwo wziąć pod Buta. W związku z tym na tym terytorium będzie partyzantka, na tym terytorium będą przeróżne niekorzystne dla Rosji ekscesy, no ale przede wszystkim Ukraina jest coraz bardziej metodycznie niszczona przez Rosję. Te ataki w obiekty infrastruktury krytycznej sprawiają, że ten kraj jest coraz bardziej pogrążony w zniszczeniu, w chaosie. Ktokolwiek będzie ten obszar kontrolował, za kilka lat będzie musiał władować w niego gigantyczne ilości pieniędzy. Rosja ich nie ma. W związku z tym okupacja Ukrainy przez Rosję całej Ukrainy jest z punktu widzenia Rosji niewłaściwa gospodarczo, niewłaściwa ekonomicznie. No można się zastanawiać, co by było, gdyby Chiny zdecydowały się otwarcie włączyć w ten konflikt i dały Rosji pieniądze na to. Ale jest to też bardzo mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że Ameryka nigdy się nie pogodzi z takim rozwojem sytuacji, że oto Rosja odniosła sukces i się będzie teraz tym sukcesem pławić. I jest bardziej niż prawdopodobne, moim zdaniem praktycznie pewne, że w tym momencie Polska zacznie być na gwałt uzbrajana i zaraz Polska znajdzie się w sytuacji Ukrainy że to my będziemy zderzakiem i na naszym terytorium będzie rozgrywał się konflikt. Także tak czy siak, ani ten scenariusz idealny z punktu widzenia nas Zachodu, czyli wyparcie Rosji, jak i scenariusz idealny z punktu widzenia Rosji, czyli podbój Ukrainy, nie jest możliwy, przynajmniej na trwałe. Jak będzie moim zdaniem ten konflikt przebiegał w najbliższym czasie? Będzie taka wańka wstańka. Teraz jest taka modna piosenka na TikToku. Tam wańka wstańka, coś tam. E, wańka wstańka za moich, moich czasów dzieciństwa to była taka lalka, która u góry była lalką, a u dołu taką, jakby piłką. I ją się tak przekręcało, i ona się tak majdała. Tak trochę jak wahadło, i, po, i w końcu stała pionowo. Ona zawsze stała pionowo, jak ją się pchnęło w jedną stronę. To ona wracała do pionu. Czasem się trochę kiwając, ale zawsze wstawała do pionu. To jest właśnie wańka wstanka, czyli takie raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą. I moim zdaniem, tak jak ta wańka wstanka, będzie się zachowywała linia frontu na Ukrainie. Raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą. Aktualnie moim zdaniem kończy się powoli, podkreślam słowo powoli, przesuwanie tego frontu w stronę Rosji. Moim zdaniem niedługo w znaczeniu kilku miesięcy, być może jednego, być może dwóch, być może trzech, czterech, ale wydaje mi się, że raczej jednego, dwóch: Rosja rzuci na ten obszar nowe siły i Ukraińcy będą wypierani. Następnie Ukraina dorzuci więcej sił, w chwili obecnej stacjonujących, szkolących się na terenie zachodu. I znowu zacznie wypierać Rosję. Potem znowu Rosja, być może już z jakimś sojusznikiem, nazbiera więcej sił i wyprze Ukraińców. Wtedy będzie najgroźniejszy czas dla Polski, gdyż w tym momencie Ukraińcy nie będą mieli już swoich własnych rezerw rekruta, a już na pewno rekruta ochotnika, który będzie chciał iść do wojska. W związku z tym zaistnieje daleko idące prawdopodobieństwo, że z braku Ukraińców Polska zostanie poproszona o wysłanie tam naszych żołnierzy. Argumentując to, no moim zdaniem, trochę fałszywą alternatywą, że albo będziemy się bić na terytorium Ukrainy, albo będziemy się bić na terytorium Polski. E, no i zostanie, zostaną Polacy wysłani. Także to jest ta bardzo niebezpieczna sytuacja, oby do tej sytuacji nigdy nie doszło, oby ten... mnie się w ogóle mylił. Oby to, co mi się wydaje, nigdy się nie sprawdziło. Mam nadzieję, że, że się pomylę. A gdybym się nie mylił, to oby stało się to szybciej, zanim będzie ten, e, te przesunięcie wahadła, które zabierze już polskiego rekruta. Jaki będzie tego rezultat? Przeraźliwe zniszczenie terenu. Przeraźliwe. Drodzy Państwo... Front, gdy przechodzi, niszczy wszystko. Niszczy zabudowania, niszczy infrastrukturę, niszczy drogi, często niszczy lasy. No po prostu jest jak walec niszczący. Po kilkukrotnym przejściu frontu z terenu tych czterech republik praktycznie nic nie zostanie. One będą niesamowicie zniszczone, i w pewnym momencie wręcz zaczną stanowić kukułcze jajo. I w pewnym momencie nawet moim zdaniem będziemy się zastanawiać, czy to niedobrze by było oddać te cztery, ym, cztery obszary Rosji, bo, bo będzie tak drogo i tak wiele wyrzeczeń będzie ym, potrzebnych, żeby tam znowu zbudować domy, infrastrukturę, żeby tam znowu mogli ludzie żyć, że Europy na to nie będzie stać. Ameryka będzie miała inne rzeczy do roboty. Więc może już lepiej niech to Rosjanie wezmą, no bo my zbankrutujemy. No ale z tych samych powodów, raczej Rosja też może nie chcieć się kwapić, chociaż Rosja pewnie będzie miała inne priorytety, niższy standard życia. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, tam ludzi nie będzie. No słuchaj, ile razy można, mogą ci rozwalać chałupę w czasie przejścia frontu, wcześniej czy później najbardziej zatwardziały. Yy, Patriota lokalny, który nie chce opuśnić, opuścić swojego domu, powie, że dobra, to on wyjeżdża. Albo, albo go wywiozą. To się formalnie nazywa ewakuacja. Rezultat: powstanie bardzo, bardzo zniszczona ziemia, która będzie bardzo trudna do kontroli. Wpompować w nią trzeba będzie kupę pieniędzy, no i jednocześnie, komu ją oddać? No, Rosjanom nie można oddać, no bo jak się odda ją Rosjanom, no to ludzie na zachodzie zaczną się burzyć i mówić: No to po to, żeśmy się tyle bili, po to, żeśmy tyle walczyli, po to, żeśmy tyle zim mroźnych znosili, po to, żeśmy gospodarki swoje wyniszczać dawali, żeby teraz oddać to Rosji? Przecież Rosja mówiła, że jak się im odda te cztery terytoria, to oni w każdej chwili mogą ten konflikt zakończyć. To można było go zakończyć już dawno temu, mniej cierpieć, a efekt byłby te, ten sam. Więc nie można oddać tego Rosji, no bo to będzie niesamowity uszczerbek wizerunkowy dla przywódców Zachodu i oni sobie w życiu na to nie pozwolą. Z tego samego powodu Putin nie odda tego Zachodowi. No bo co? Po to atakowali, żeby teraz. Uciec niczym pies z podkulonym ogonem, bez żadnych zdobyczy terytorialnych? Putin się na to nigdy nie zgodzi. Zwłaszcza, że oni tam zaczęli gadać, że oni tam chcą wyzwalać tych ludzi, chronić, a teraz to wprost mówią, że to jest ich terytorium. To co, Putin powie do Rosjan, że słuchajcie, no utraciliśmy część terytoriów, Zostaliśmy najechani przez Ukrainę, i Ukraina okupuje nasze terytorium, a myśmy się na to zgodzili. Pobiła nas Ukraina. Kraj, który wygląda jak paznokieć przy nas na mapie, taki mały, ledwo widoczny i nos z wielką Rosją, powiedział Nie, Rosja się nigdy na to nie zgodzi. Czyli tak, mamy do czynienia z sytuacją, w której pełne zwycięstwo żadnej ze stron nie wchodzi w grę, bo. Gdyby Rosja była przyparta do muru, to rzuci atomem, ale także gdyby Zachód był jakimś cudem przyparty do muru. Na razie się kompletnie nie zanosi, ale gdyby, to rzuci atomem. Rzucenie atomem jest niczym innym jak globalnym konfliktem atomowym, bo on się w to wcześniej czy później prze, przeobrazi i zaczniemy mieć po prostu zniszczenie naszej planety. Prawda? No, to jest taka najgorsza wersja, więc no, to się raczej nie może zdarzyć. No tak bym to powiedział. No chyba, że rzeczywiście rządzą nami wariaci, i wolą zniszczyć nasz świat niż żeby ten świat nie wyglądał. Y nie wyglądał tak, jak oni sobie wyobrażają. Nie? No ale załóżmy, że są to ludzie normalni, którzy no, y przynajmniej do, do aż takich rzeczy się nie posuną, tak? W związku z tym, co trzeba zrobić? No, przede wszystkim trzeba wymyślić takie coś, co można, co każda ze stron będzie mogła sprzedać swoim obywatelom, że to jest sukces. Prawda? I teraz zobaczcie. Eksterytorialny obszar, który nie należy ani do Rosji, ani do Ukrainy, obszar, nazwijmy to neutralny, to jest coś, co Putin będzie w stanie sprzedać. Rosjanom, bo Rosja od samego początku twierdzi, że jej zależy na bezpieczeństwie. Jej zależy na buforze bezpieczeństwa między NATO, a Ukrainę już zaczyna traktować jako część NATO, a Rosją. Czyli de facto dostanie to, co chce. Jeśli tam będzie taka strefa buforowa, nie? Zachód. Zachód za jakiś czas już będzie przeraźliwie wymęczony. I ludzie każdą, każdą opcję, która nie będzie upokarzająca, która będzie mogła być nazwana sukcesem i która zagwarantuje bezpieczeństwo, łychną. Zwłaszcza jeśli ludziom się powie, że zobaczcie, ta strefa buforowa będzie oddzielała nas, dobry i wspaniały Zachód. Od tej ździczałej Rosji, tak nam powiedzą. I w związku z tym możemy być pewni, że to się nie powtórzy. No, drodzy Państwo, bardzo dobra sytuacja. Tylko kto miałby tym zarządzać? No, swój w sposób oczywisty. No, Rosja nie może, no bo to by oznaczało, że jednak to był sukces Rosji. Zachód też nie może. Musi tym zarządzać. Jakaś instytucja międzynarodowa, żaden kraj, bo można teoretycznie sobie wyobrazić, że tym będzie zarządzać takie konsorcjum, że na przykład ileś krajów wspólnie będzie zarządzało tym terenem. Tylko, że zaraz się pokłócą. Już tak kiedyś było, że, mm, że kilka krajów miało swoje własne mm, strefy okupacyjne innego kraju. No to byli tak zwani alianci względem Niemiec. Z jednej strony była bodajże Francja, Wielka Brytania i Ameryka, a z drugiej strony była Rosja. Czym się to skończyło? No zimnym konfliktem się skończyło. Berlinem wschodnim i zachodnim, podzielonym przez mur na pół. To nie wyjdzie. Tak nam powiedzą. Że to zaraz będą kłótnie i zaraz do tego wróci. Jakie jest rozwiązanie? Jakaś organizacja ponadpaństwowa. Albo NZ, albo Nowy Twór. Coś nowego, co powstanie. Jakiś taka na przykład agenda ONZ-u, coś takiego. Grunt, że ten teren będzie miał wszystkie prerogatywy państwa, ale nie będzie państwem. Nie będą tam rządzić politycy pochodzący z powszechnych wyborów, nie będzie tam nawet łudyb demokracji, tylko będzie to obszar zarządzany przez tą międzynarodową organizację. Być może komercyjną, być może polityczną, zarządzany, który będzie zarządzany na zasadzie właśnie prawa handlowego lub jakiegoś innego prawa. Przywódcy nie będą pochodzić z wyboru, tylko z nadania takiej właśnie organizacji nadania powołania. Jeśli to będzie organizacja stricte prawa handlowego, to wprost z nadania jakiejś rady nadzorczej coś takiego. Oczywiście ludzie tam będą, oczywiście ci ludzie będą mieli swój status, ci ludzie będą mieli płacone, i w ogóle będzie tam bardzo możliwe, że tam się będzie bardzo fajnie żyć. Ale to będzie w pełni niezależne od jakiegokolwiek państwa. To coś będzie musiało produkować po to, żeby móc zarabiać na siebie, żeby się odbudowywać, prawda? No, na szczęście tam są duże ilości złóż mineralnych. Na szczęście tam są żyzne gleby, no da się zarobić tam kupę forsa, tylko wcześniej trzeba zainwestować. Na no, kto ma teraz pieniądze? No głównie właśnie korporacje, które będą miały pewność, że inwestują na terenie, którym nie rządzi żaden wariat polityk, który który, który zaraz im nie wiem, znacjonalizuje ich dobra albo zorganizuje zorganizuje wielką inflację, prawda? No właśnie. I to jest największe zagrożenie. A mianowicie takie, że tam się będzie żyło bardzo dobrze. Bo ludzie, jeśli ludzie zobaczą, że na takim obszarze rządzonym przez korporacje lub też przez jakąś organizację międzynarodową, żyje się super, że szkolnictwo dobrze działa, że że system opieki zdrowotnej dobrze działa, że podatki są niskie, że można tam żyć naprawdę dostatnio, to biorąc pod uwagę, że my z naszymi politykami i tak już nie czujemy żadnej więzi, większość z nas, no poprawcie mi jeśli się mylę, uważa tych ludzi za bandę, nie będę używał słów brzydkich, ale powiedzmy, mało inteligentnych i mało wykwalifikowanych, za to złych i pazernych. To była taka bardzo łagodna. Forma tego, jak większość z nas używa, uważa polityków. Więc i tak co większość z nas uważa tych ludzi za ordrealnionych i dbających wyłącznie o własne dobro. Więc większość z nas, jak będzie miała do wyboru żyć w państwie rządzonym przez polityków, w którym jest korupcja, złe zarządzanie, system opieki zdrowotnej, który nie działa wysokie podatki, brak poszanowania własności prywatnej i wiele innych chorych rzeczy, lub żyć w państwie korporacji, które jest dobrze zarządzane, w którym jest dobry system opieki zdrowotnej, w którym jest dobry system e, edukacji, w którym kompletnie nie ma wolności, ale za to jest własność i a jak sobie tak uświadomimy, to wolności u nas to też tak średnio. To dużo ludzi będzie wolało żyć w dobrobycie i w warunkach, w których są bardzo jasno określone kryteria, niż w takim wiecznie zmieniającym się miszmaszu, w którym może i jest wolność, ale taka bardziej łuda tej wolności, za to jest biednie. I wtedy nagle może się okazywać, że więcej powstanie takich państw korporacyjnych. I przez jakiś czas będzie to całkiem sensowne. Tylko potem się okaże, że nagle obudzimy się w świecie, w którym my, jako ludzie, nie mamy już kompletnie nic do gadania, tylko do gadania ma kapitał. I jesteśmy dosłownie human resources. Nie jesteśmy ludźmi w znaczeniu bytami, które mają osobowość, które mają uczucia, które mają wolną wolę, tylko jesteśmy zasobem. Tak jak korporacje nas dziś traktują, że jesteśmy zasobem human resources. Tylko teraz, przynajmniej teoretycznie, ale często również praktycznie. Jak, pa, jak korporacja zbyt bardzo nas wyzyskuje, zbyt bardzo nas traktuje jako zasób, to my się możemy od, odwołać do instytucji państwowych, które mają nas chronić. Czy one nas chronią w praktyce? To jest inna kwestia. Często w praktyce nas nie chronią. Ale przynajmniej teoretycznie nas chronią. A tu już nie będzie takich instytucji, bo policja korporacyjna, edukacja korporacyjna, system opieki zdrowotnej korporacyjny. Masz pieniądze? Super. Pracujesz w korporacji? Super. Korporacja na tobie zarabia? Super. Jesteś przydatny? Super. Jesteś użyteczny? Bo to jest lepsze słowo? Super. Przestajesz być użyteczny, miałeś wypadek, Twojemu dziecku trafił się. Nie wiem, inaczej trafiło ci się dziecko z dysfunkcjami, no potrzebujesz wsparcia. Ale przede wszystkim ty przestajesz ogarniać, starzejesz się, wolniej pracujesz, gorzej pracujesz, złamałeś nogę, już nie jesteś użyteczny dla korporacji. No to potraktują cię jak komputer. Póki jest nowoczesny, dobry, działa wszystko jest ok no to jest ok dbają o ciebie ale w momencie w którym będziesz przestarzały i niepotrzebny wymienią cię jak wol... wymienią cię na nowszy model bezduszność całkowita nowy porządek świata świata w którym państwa nie tylko narodowe ale w ogóle państwa przestają mieć znaczenie i wypracowane przez demokrację dobre strony są zastępowane bezdusznym korporacjonizmem, nie mylić z kapitalizmem. Drodzy Państwo, to co opisałem, z grubsza odpowiada wizji świata z literatury cyberpunk. Jeszcze raz podkreślę, nie gry komputerowej cyberpunk 2077. Jak ktoś grał, to mu powiem, że do literatury cyberpunkowej to to, co było w grze, to jest grzeczna opowieść dla bardzo grzecznych dzieci. No to ta gra ma opinię dość mrocznej, przedstawiającej tak zwane dark future. No to uwierzcie mi, że do literatury, do światów opisanych w neuromancerze, w modyfikowanym węglu, i wielu innych tego typu książkach, to to, co przedstawiono w grze Cyberpunk 2077, to jest bajka dla grzecznych dzieci. I my niestety coraz bardziej, od wielu, wielu, wielu lat dryfujemy w tą stronę. Kapitał, koncentracja kapitału, organizacje na tyle silne, że silniejsze od państw, będące w stanie coraz bardziej sterować rządami, poprzez sterowanie pojedynczymi ludźmi, na przykład poprzez przekupstwo, szantaż, ale także dość oficjalnie poprzez tak zwane fundraising, raising, czyli zbieranie funduszy, które w Stanach Zjednoczonych jest legalne i oficjalne, jeszcze się tym szczycą. Coraz bardziej dryfujemy w tą stronę. I konflikt na Ukrainie daje Możliwość zbudowania niebezpiecznego precedensu. Ja broń Boże nie twierdzę, że konflikt na Ukrainie nie jest realny. Jest realny, jak, jak najbardziej. No, drodzy Państwo, tam giną ludzie, to jest oczywiste. I nie twierdzę, że ktokolwiek go wytworzył sztucznie po to, żeby przeprowadzić taką zmianę. Broń Boże, to nie jest zielona poświata. Ja nic nigdy nie twierdzę nawet w tej poświecie. Tak? Broń Boże. Ja tylko zwracam uwagę, że zupełnym przypadkiem Powstaje opportunity, window of opportunity, takie okno możliwości do stworzenia tego właśnie, do takiego przestawienia ostatecznego systemu, do zrobienia tego skoku ostatniego w tą stronę, w którą dryfujemy od wielu, wielu lat. Skoro dryfujemy, nikt tego nie powstrzymał, to znaczy, że po stronie tych, którzy mogliby to powstrzymać, czyli topowych polityków i topowych biznesmenów, jest wola, żeby tak było jak jest. Obym się mylił. Oby konflikt na Ukrainie skończył się jak najszybciej, oby skończył się w sposób jak najlepszy, oby ludzie przestali tam ginąć, oby ludzie przestali tracić tam majątek, oby ludzie przestali tam tracić bliskich i rodziców. Znaczy rodzice też są bliskimi, oby na świat wrócił do normalności. Oby wrócił do takiej normalności, jaką znamy sprzed kilku lat, ale bardzo się obawiam, że tak jak przy zarazie od razu nam powiedzieli, że czeka nas nowa normalność pozarazowa. No i teraz już mamy trochę tej nowej normalności opartej na długu, opartej na. Na ślepym wykonywaniu poleceń, opartej na kupowaniu większej ilości preparatów, niż jest ludzi w danym kraju i to chyba czterokrotnie, a preparat dwudawkowy, a kupili po cztery dawki dla każdego i tak dalej, i tak dalej, nie? No właśnie. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Zachęcam, żebyście zostawili tutaj jakiś komentarz, żebyście sobie ten materiał zalajkowali. Może udostępnili. Niech on się poniesie jak najdalej. Mam nadzieję, że za jakieś 5-10 lat przyjdą tu ludzie i powiedzą, <śmiech> woźniak. <śmiech> no, dobry był z niego, kokabanos. No, dużo rzeczy dobrze mówił, ale to akurat spierdzielił. To no, akurat spierdzielił, kompletnie nic nie miał racji. Kompletnie. Natomiast bardzo bym nie chciał, żebyście za kilka lat tu przyszli i powiedzieli, o cholera to się dzieje. Naprawdę bardzo chciałbym się mylić. Pozdrawiam Was. A tymczasem piszcie w komentarzu, co Wy na ten temat myślicie. Hej!